Dzień dobry, witam już w trzecim odcinku naszej gitarowej przygody. Myślę, że tym, którzy dotarli już tutaj, mogę pogratulować, bo wiem, że te pierwsze lekcje zazwyczaj są dosyć trudne i nie każdy przez nie przechodzi jakąś lekką ręką. Zresztą nie ma przejścia lekką ręką w gitarze, zawsze ręka, która ćwiczy, no niestety boli, ale co zrobić? Tak czy siak, ci, którzy ćwiczyli wytrwale przez ten tydzień, robili sobie ćwiczonko, na pewno wiedzą już, że było warto. Myślę, że wasze palce już zupełnie inaczej się zachowują, jak na początku tego ćwiczenia. No i myślę, że są świetnie przygotowane do dzisiejszej lekcji, a także do każdej następnej. Dzisiaj już bowiem wchodzimy w akordy. Na początek będą dwa, ale o tym za chwilkę. Tak czy siak, mniej więcej za dwie lekcje podam tytuł piosenki, której zaczynamy się uczyć już dzisiaj. Dzisiaj zrobimy sobie akordy, w przyszłym tygodniu, czyli w następnym filmiku, pokażę bicie do tej piosenki, a w trzecim podam wam, co to dokładnie jest za piosenka i zagramy sobie ją wspólnie tutaj na wizji. No ale cóż, zacznijmy zatem już na dobre. A najlepiej zacząć oczywiście od czego? Od nastrojenia gitary. Także kto jeszcze się nie nastroił, teraz się stroi. Ja się nastroiłem przed filmikiem, ale teraz sprawdzę. Czas dla was, żeby się nastroić. Ja już, nie wiem jak wy, jeżeli ktoś się nie wyrobił, to może zatrzymać filmik, nastroić się i potem wrócić do nas. Ok. Kolejną ważną rzeczą, od której warto w ogóle zacząć dzień ćwiczenia, to jest tak zwana rozgrzewka. Można rozgrzać sobie paluszki, zanim w ogóle jeszcze weźmiemy gitarę do rąk. I są takie trzy ćwiczonka, które zawsze wykonuję z uczniami. Pierwsze z nich służy rozgrzaniu nadgarstków. One są bardzo ważne. Nadgarstki, dłonie, może dla młodszych uczestników, niech to będą dłonie, ta część tutaj odtąd do końca. Nasze dłonie są bardzo ważnym elementem i dobrze wyćwiczona dłoń, że tak powiem, dobrze przygotowuje was do późniejszej gry, do ćwiczenia już powiedzmy jakichś trudniejszych rzeczy. Także nadgarstki, to ci, którzy na WF-ie grają w siatkówkę, wiedzą jak teraz nadgarstki rozgrzewać. Składamy dłonie jedna na drugą i przepychamy je, że tak powiem, między sobą na boki. I bardzo ważne, robimy to samymi nadgarstkami. Łokcie nasze, czy zwłaszcza ramiona, niech zostaną na swoich miejscach. Bardzo często niestety spotykam się, zwłaszcza u młodszych uczestników, z tym, że te łokcie wręcz pływają. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. O właśnie, tak jest. Szerokie, zamaszyste ruchy, a nadgarstki za bardzo nic na tym nie zyskają. A my się tylko męczymy. Także same dłonie. Same dłonie, nadgarstki, nic więcej, że tak powiem, się nie rusza. I tak chwilę sobie robimy. I drugim ćwiczeniem jest już bardziej na palce. To tak trochę chodzi o to, żeby je zgiąć w każdym możliwym stawie. Tak? To wygląda trochę jak małe dzieci się czasem straszą. Ale mniej więcej chodzi o coś takiego, żeby te palce w stawach rozruszać. Także zginamy sobie spokojnie jakąś tam chwilę. Nie trzeba wszystkimi naraz. Możemy na przykład sobie w ten sposób machać tymi naszymi paluszkami. I tak chwilę, żeby te palce w stawach się rozgrzały. Trzecie ćwiczenie to rozciąganie. I tu, że tak powiem, jedna ręka rozciąga drugą. Czyli jeżeli chcemy rozciągnąć palce lewej ręki, to bierzemy sobie prawą rączkę i między dwa sąsiednie palce wkładamy tą prawą rękę i rozpychamy paluszki lewej ręki na boki. Coś takiego. I tak
Z każdym palcem od wskazującego do małego robimy. Potem tak samo u drugiej dłoni, tym razem lewa rączka będzie rozgrzewać prawą. I tak samo rozpychamy dwa sąsiednie palce na boki. Delikatnie. Nie polecam sobie robić krzywdy, nie polecam robić tego na siłę, wręcz nie wolno, bo możemy sobie łatwo zrobić krzywdę. Jeśli chodzi o kciuk, to rozciągamy go w ten sposób, że palce od wskazującego do małego pokazują nam ku górze, kciuki złączają się, wskazują dół i próbujemy tutaj zamknąć nasze oczko, które tu powstaje. Dopychamy niejako te palce do siebie. I również delikatnie, nie chodzi o to, żeby to oczko zamknąć za wszelką cenę, tylko po prostu porozciągać. I tak chwilę. Ok. Jesteśmy nastrojeni, jesteśmy po rozgrzewce. Przechodzimy do ćwiczeń. Ćwiczeń, może akordów bardziej. Wytłumaczę Wam dzisiaj, jak te akordy w ogóle wyglądają, jak ich będziemy się uczyć. Dzisiaj poznamy sobie dwa. Będzie to akord D-dur oraz akord A-dur. Są to akordy durowe, czyli raczej, jeżeli ich posłuchamy, to tak. Brzmią dosyć wesoło. Raczej akordy durowe kojarzą nam się z czymś weselszym. Coś takiego. Wiosna za oknem, słoneczko świeci, wszyscy się cieszymy, bo jest ciepło. Takie proste skojarzenie. Ok. Pamiętamy numerację palcy? Bo teraz będziemy to wykorzystywać. A także nazwy strun. No to moi drodzy. Kto nie pamięta, niech wyciąga zeszyt i niech ściąga sobie, że tak powiem, ze ściągi niech sobie skorzysta. Akord D-dur jest położony kolejno. Palec pierwszy, struna G3, próg drugi, tu w tym miejscu. Palec drugi, struna E1, próg drugi. Oraz palec trzeci, struna B2, próg trzeci. W taki sposób łapiemy akord D-dur. I uderzamy. Przy uderzaniu tego akordu staramy się pominąć strunę E6. Koncentrujemy swoje uderzenie prawą dłonią. Koncentrujemy na dolnych strunach. Tam, gdzie mamy dociśnięte, staramy się ten akord uderzyć. I tak on brzmi, w pełnej swojej krasie. Obstawiam, że w większości przypadków słychać coś takiego. Nie przejmujcie się, to jest zjawisko normalne. Zawsze na początku ciężko jest to docisnąć. Bardzo ważne jest to, żeby nasze paluszki, każdy po pierwsze, żeby był na odpowiednich progach. Po drugie, żeby ich nie prostować, nie robić czegoś takiego. Automatycznie zepsujemy cały akord, nie zginamy, nie prostujemy palcy w stawach. Palce w stawach są zawsze zgięte, lekko zaokrąglone. Dzięki temu mają lepszy docisk. Oraz bardzo ważna rzecz, nie stykamy. Staramy się tak złapać ten akord, żeby palcami nie stykać się z sąsiednią struną. Niezależnie, czy ona jest dociśnięta, czy nie. Jeżeli tylko przystawimy palec, ograniczymy możliwości drgania struny. Stłumimy ją. I wkradną się niepotrzebne dźwięki. Na przykład tutaj, nie? Także uważamy na to. Staramy się sprawdzić, czy nasze dociśnięte palce faktycznie pozwalają na wydobycie czystego dźwięku. Ok, no i także akord D-dur, wiemy już, gdzie się znajduje. Jeśli chodzi o akord A-dur, jest on dosyć prosty do zapamiętania.
Mamy. Palec pierwszy. Generalnie wszystkie palce będziemy mieli na drugim progu. Palec pierwszy, struna D4, drugi próg. Palec drugi, struna G3, również drugi próg. I palec trzeci, struna B2, także próg drugi. I tu spokojnie już uderzamy we wszystkie struny, łącznie z E6. Ten akord brzmi w ten sposób. Również wesoło, jest to akord durowy, także kojarzy nam się z czymś pozytywnym, przyjemnym, radosnym, wesołym, jakiekolwiek inne pozytywne przymiotniki. Więc mamy akord A-dur. Te same zasady to przy akordzie D-dur. Palce na swoich progach, na swoich strunach nie stykają się z innymi strunami. Palce zgięte w stawach, niewyprostowane. I tak brzmi czysty akord. Ok. I jak ćwiczyć te akordy? Bo tu jest bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby przy łapaniu akordu wcisnąć struny w podstrunnicę. Tak? Bardzo często tak właśnie robimy. Na początku łapiemy sobie akord. Dobra. Po 5 minutach łapania go w końcu go złapaliśmy. I potem co się dzieje? Ciśniemy. Ciśniemy z całej siły. Tak. Próbujemy wręcz po prostu te struny tam wcisnąć w to drewno, żeby tylko one tam już zostały i najlepiej się nie ruszały. A z gitary wydobywa się to. Tak. Tu nam palce puchną w lewej ręce. Struny już ledwo zipią od ciągłego uderzania ich, a nie ma efektu. My na twarzy jesteśmy cali czerwoni. Spoceni. Efektu nie ma. Dlaczego? Zła technika ćwiczenia. Kochani, jak ćwiczyć takie akordy? W ogóle każde inne. Staramy się przede wszystkim zacząć od tego, żeby z luźnej ręki, czyli z ręki, powiedzmy, luźno gdzieś tam krążącej wokół gryfu, staramy się złapać akord od razu. Ciach. Za jednym zamachem. Wszystkie palce na swoich progach. To staramy się zrobić. To jest bardzo ważne, ponieważ przy graniu piosenek właśnie tak się dzieje. Kiedy gramy jakiś utwór, to nieważne, czy on jest w tempie 60, 120 czy 340, i tak mamy ten ułamek sekundy na zmianę akordu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wyćwiczyć sobie już ten nawyk łapania akordu od razu. Logiczne, że to nam na początku nie będzie wychodzić. Więc podzielmy to sobie na trzy kroki. Pierwszym krokiem właśnie niech będzie złapanie akordu. Powiedzmy, wiem, który palec na której strunie, na którym progu? Wiem, mam to w głowie. Teraz próbuję to przełożyć na gryf. Ciach! Oczywiście nie jest to tak, jak bym chciał, więc spokojnie poprawiam sobie te palce. Ustawiam je tak, jak powinny być. Upewniam się, że mam. Każdy jest na swoim miejscu. Pasuje. Jest ok. Drugi krok. Bardzo ważny. Dociskamy, zaryzykuję, z całej siły. Ile macie pary w palcach, dociśnijcie. I zagrajcie prawą rączką po kolei te trzy dociśnięte struny. Bardzo ważne, zróbcie to tylko raz, po czym puśćcie rękę, poluzujcie ją, dajcie jej tą chwilę odpoczynku, to jest trzeci krok. I puśćcie ten akord tak, żeby palce znowu, że tak powiem, się wyprostowały. Bo za chwilę cały schemat będziecie powtarzać od początku do końca, ok? Czyli trzy kroki. Pierwszy, łapię akord. Dostawiam palce tak, żeby były każdy na swoich progach i strunach. Upewniam się, że jest ok. Przechodzę do drugiego kroku. Dociskam. Ile fabryka dała? Gram trzy struny. Zwalniam nacisk. I prostuję palce. I powtarzam.
samo z akordem A-dur. Te trzy kroki, moi drodzy, jak najczęściej, jak najwięcej. Pod warunkiem, że nie boli was ręka. To jest wasze zadanie na ten tydzień. A w przyszłym tygodniu robimy bicie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.